kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z pomysłem na przepyszną zupę krem z kalafiora. Tak wyszło mi do głowy, mam chwilę czasu, robię sobie zupę na dzisiejszy obiad. Tak sobie pomyślałam, że może wrzucę na kanał ten przepis, a Wy skorzystacie z niego i wypróbujecie oczywiście ten przepis. Co będziemy potrzebować do zrobienia tej zupy? Jest bardzo prosta, 3-4 składniki i mamy przepyszną zupę. Oczywiście kalafior, ja mam taki mniejszy kalafior, on już nie był pierwszej młodości, więc tutaj mam już podcinane takie części. Troszeczkę był taki zwiętły, ale ja sobie tu namoczyłam w wodzie na zupę krem i jak najbardziej się jeszcze nada. Także mniejszy kalafior. Do tego mam tutaj 1,5 litra bulionu warzywno-mięsnego. Ja mam tutaj z kurczaka. Jeżeli nie chcecie, możecie zrobić sam warzywny, ten bulion. Nie wiem, czy będę dodawać wszystko. Zobaczymy, jaką będziemy mieli konsystencję. Śmietanka kremówka do podprawienia. 2 ząbki czosnku. No i tutaj już sobie podsmażam połówkę takiej większej cebulki, możecie dodać sobie jedną mniejszą. Za chwileczkę będę wciskać sobie tutaj czosnek i tą cebulkę podsmażam na maśle klarowanym. Cudowny smak, więc cóż, nie pozostaje nam nic innego jak zaczynamy. Wciskam sobie do podsmażonej cebulki czosnek. Nie wkładałam tego czosnku razem z cebulą, ponieważ nie chcę, żeby się mi on przypalił. Troszeczkę go podduszę i w zupełności wystarczy. Taki spontaniczny filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dostałam wiele sygnałów, że jeżeli nie mam czasu, a bardzo lubicie moje filmiki i pomysły na obiady, czy też inne przepisy, to wystarczy, że po prostu spontanicznie przedstawiam, nie muszę nic tutaj, żadnego studia sobie kreować. Muszę Wam powiedzieć, że moim zamysłem nie było kreowanie studia, czy też profesjonalne gotowanie, po prostu tak jak wkładacie do koleżanki i widzicie, przygotowuję obiad, pytacie się o przepis, bo Wam tak zasmakował. Takie moje przeznaczenie tego kanału, to jest kanał hobbystyczny, ja uwielbiam gotować, tak też tutaj chcę z Wami się podzielić, jeżeli mam sprawdzone przepisy i smakowicie smakują one, chcę Wam się z nimi podzielić i abyście Wy wypróbowali i ocenili oczywiście, bo to kwestia gustu, czy Wam będzie smakowało oczywiście. Ja Wam tylko daję taką propozycję, a Wy już sami zdecydujecie, czy będziecie gotować, czy nie. Ja wyłączę sobie tą cebulkę na chwilę. Teraz przygotuję sobie kalafior. Pokroję sobie oczywiście w takie mniejsze cząstki. Nie musi to być nie wiadomo jak, bo to będzie tak i tak miksowane, bo to będzie zupa krem. Tą zupę możecie podawać z podpieczonym boczkiem lub też przepysznymi grzaneczkami. Ja podejrzewam, że dzisiaj sobie zrobię grzaneczki z odrobiną oliwy z oliwek. Sobie tutaj to odłożę. I troszeczkę coś później przekroimy sobie, przekrawamy sobie odrobinę tego kalafiora. To będziemy też podsmażać razem z tą cebulką odrobinę. Tak. To chodzi, żeby po prostu on był w mniejszych kawałkach, żeby to się lepiej podsmażyło i coś później udusiło oczywiście z bulionem. Prosta zupa, nawet prostsza od kremu z dyni. Chociaż krem z dyni też, jak Wam pokazywałam, jest na moim kanale, podlinkuję Wam oczywiście.
w prawym górnym logu rozwincie sobie listę, tam możecie sobie zobaczyć moje przepisy na różne dania obiadowe czy też sałatki, w zależności czego szukacie. Także słodkości znajdują się na moim kanale. Tak, kroję sobie do końca. To jest bardzo szybki obiad, ja go robię praktycznie w czasie lunchu i oczywiście zmykam do pracy i przychodzę i mam przepyszny obiad. Pod warunkiem, że macie już przygotowany bulion, tak? To jest najpracowitszy element tej zupy. Tak, włączyłam sobie ponownie. Cebulka jest podduszona, lekko podsmażona, nadam naprawdę fajnego smaku. Wrzucam teraz kalafior. I troszeczkę sobie podsmażymy tego kalafiora. Tutaj jeszcze taka duża część się wkradła. No i czekamy, aż nam się podsmaży delikatnie. Tak, już mi się troszeczkę poddusił ten kalafior i dolewam bulion, połowę tego bulionu. I teraz pod przykryciem dusimy tak 15 minut. Ja sobie tutaj je będę miksować w moim Lidlomiksie. Ale naprawdę nie domyślajcie się tutaj Bóg wie czego, bo ja to sobie ten sprzęt sama zakupiłam. To nie jest żadna współpraca, ale ja mam tego Lidlomiksa. Wy możecie sobie z zwykłym kielichowym mikserze zblendować lub też tak zwaną żyrafę, jeżeli posiadacie. To możecie sobie zmiksować na gładką masę. Ok, ja sobie wrzucam wszystko do garnka, miksuję i za chwilę zobaczymy co dalej. Kalafior już zmiękł, teraz wrzucam sobie, tak wspomniałam, do blendera, czyściutko razem. Jeżeli chcecie mieć gęściejszą tą zupę, to możecie sobie wkroić jednego ziemniaka. Ja natomiast pominęłam to tutaj. Wszystkie dobro musimy sobie tutaj wygarnąć. Wkładam do blendera. Włączam sobie turbo. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę sobie poblenduję, żeby taka była gładka masa. Okej, o to chodziło. Taka pulpa. Teraz wrzucę sobie do garnka. Masa jest w garnku. Teraz doleję sobie odrobinę jeszcze tego bulionu, żeby zupka nie była zbyt gęsta. Całość. No, ona nie ma być za rzadka, ale nie może być też zbyt gęsta. O, takiej konsystencji wystarczy. No i teraz wleję sobie odrobinę, tak 50 ml. O, w zupełności wystarczy. Śmietanki, kremówki. I co jeszcze możemy tutaj zrobić, to sprawdzamy oczywiście na smak, czy odpowiednio nam pasuje tutaj słoność. Jeżeli nie, to co musimy doprawić oczywiście.
wina słoność pasuje, ale doprawię sobie odrobiną zmielonego pieprzu. Jeżeli nie lubicie takiej struktury, ona nie jest zupełnie gładziutka, to możecie sobie jeszcze przecedzić to wszystko i przetrzeć przez sito o drobnych oczkach. Tak, mi ten smak odpowiada, podaję z grzankami, pokażę Wam też może jak zrobić grzanki w szybki sposób. Albo też z podpieczonym na chrupko boczkiem. Przepyszna zupka, szybka. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu. Wypróbujecie go. Dajcie koniecznie znać, czy Wam smakowało. Kciuki w górę. Rozprzestrzeniajcie moje filmiki. To sprawia, że mam większe zasięgi. I oczywiście z tym, co się wiąże, motywacja do działania. Dziękuję Wam za uwagę, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa! Ja wiem, że się już z Wami pożegnałam, ale chcę Wam pokazać, że ja sobie jednak przetrę tą zupę. Ona będzie miała lepszą strukturę oczywiście. Te pozostałości na normalnej świecie sobie wybieramy. Jeżeli ktoś komuś nie przeszkadza, u mnie jednak w domu mają niektórzy tutaj obiekcje, jeżeli wyczuwają jakieś kawałeczki. Także ja sobie to wszystko przecedzę, a w zasadzie przetrę taką jak najzwyczajniej w świecie kulą i przez drobne sito przecieramy. Wtedy ja Wam pokażę tutaj, już nie będę Was zanudzać całym tym procesem. Pokażę Wam, jaką fajną kremową strukturę ma ta zupa krem. Przepyszna. No teraz tak na szybko pokażę Wam jeszcze, jak robić grzanki. Ja mam tu taką bułę z nasionami, jedną skibkę chleba. I pokroimy sobie, tylko muszę wziąć inny nóż. Taki do chleba bardziej z piłeczką. I pokroimy sobie w takie kawałeczki. Ja zazwyczaj sobie kroję w kosteczkę lub też tam w jakieś tam cząsteczki. I wtedy polewam oliwą z oliwek lub też jakimś olejem smakowym. A tak podejrzewam, że dzisiaj sobie te zrobię te grzaneczki czosnkowe. Ta bułka się tutaj dosyć kruszy, ale to nie szkodzi. I możecie sobie przygotować na patelni te grzanki lub też tak jak ja dzisiaj chcę, żeby to było naprawdę szybko, wrzucam sobie do airfryera. To jest taka frytkownica na sucho, po prostu piekarnik konwekcyjny, przenośny, coś w ten deseń. Nie wiem, jak to się w Polsce nazywa. Wiem, że już są te urządzenia. One zastępują nam frytkownicę. Naprawdę to jest dosyć fajne urządzenie, bo można tutaj wyczarować fajne potrawy bez używania dużej ilości tłuszczu, czyli w tak zwanym głębokim tłuszczu nie smażymy, tylko po prostu albo odrobinę łyżka oleju lub też bez oleju wychodzą przepyszne dania. Także można robić frytki. Do tego sobie wezmę zwykły nóż. Po prostu używamy czerstwe pieczywo. Wrzucam tutaj
tego sobie poleję olejem. Weźmiemy sobie, ja mam tutaj olej czosnkowy, poleję sobie tym olejem. Przemieszam. Tak. Tak przygotowany chleb wrzucamy do lub na patelnię, lub też do piekarnika i pieczemy. Tak wygląda tutaj to urządzenie. Tu mam taką metalową siateczkę, pojemnik, jeżeli nam coś tutaj by spadło. Wrzucam sobie ten chleb. Rozmieszczamy mniej więcej porówno, żeby na spodzie się rozmieściły te kawałki chleba. Wstawiam. Ustawiam sobie tutaj, o nie widzicie. O, na pewno nie będziecie widzieć, no, ale mniej więcej. Jeżeli ktoś ma tą... taki sprzęt, to na pewno będzie wiedział. Można sobie manualnie tutaj ustawić lub też są programy. Ten filmik również nie jest sponsorowany. Tak jak poprzedni sprzęt pokazywałam Wam, że kupiłam sama, tak i ten również. Tutaj nie ma żadnego sponsoringu. Jeżeli taki będzie, to oczywiście ja Wam zaznaczę, jestem szczerą osobą, także się na pewno tą wiadomością podzielę z Wami. Ustawiamy sobie temperaturę. Temperaturę sobie ustawimy na 180 stopni i tak 10 minut, tak na początek. Możecie sobie kontrolować. 10 minut, tu już mam automatycznie, od 10 minut się zaczyna, także 10, a możemy tutaj sobie zrobić 11. I włączamy start i maszyna działa. W tym sprzęcie jest o tyle fajnie, że po prostu jak ja sobie teraz wyłączę, chcę sprawdzić... O, jeszcze troszeczkę muszą mieć, a czas się nie skończył, jeszcze ten, który sobie ustawiliśmy, to ja wkładam i automatycznie ten czas leci dalej, także ta maszyna oczywiście zapamiętuje swój program. Jeżeli chcecie kontynuować, to już nie musicie od nowa ustawiać, także leci dalej z tym światem. Prosty sprzęt, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem frytownicy, odradzam Wam, kupcie sobie taki sprzęt, jest o wiele zdrowszy. I oczywiście szybszy, można zrobić tu zapiekanki. Faktycznie, że nas ogranicza tutaj powierzchnia, ale tak do 2-3 osób, nawet do 4 osób w rodzinie ten sprzęt się sprawdzi. Także polecam. Tak, moi drodzy, prezentują się już grzaneczki chrupiące. Wow, przepyszne. Także ja sobie już wrzucam do pojemniczka. Tutaj porcję odkładam mój znajomej, bo niestety choróbsko ją dopadło. Tutaj jest zupka, tu są grzaneczki. Mam nadzieję, że będzie jej smakować, a Wy jeżeli chcecie, no niestety nie mogę Wam przekazać tego smaku i tego zapachu. Zróbcie sobie takie przepyszne danie, a jeszcze raz teraz dziękuję Wam i widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, pa!